bardzo serdecznie witam przede wszystkim, pozwolę sobie na początku przywitać wszystkie media, które dotarły na dzisiejszą konferencję prasową. Konferencja prasowa została zorganizowana przez szefa Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Łukasza Dzwonikowskiego i posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego z Zarządu Okręgowego w Toruniu. Bardzo serdecznie witam pana posła. Także. Dobry. Chciałbym przywitać wszystkie media, ale nie tylko, chciałbym przywitać mieszkańców, którzy są wprost zainteresowani sprawą sprzedaży budynków na Libertajna Żeromskiego. Przedmiotem dzisiejszej konferencji w zasadzie jest podjęta niedawno uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odniesienia się do sprzedaży budynków GTBS-u w Gruźniowcu. Sąd Najwyższy w Warszawie uznał sprzedaż budynków GTBS-u za niedopuszczalną. Jest to finalne rozstrzygnięcie jak gdyby tej ścieżki prasowej, ścieżki prawnej, która została już w zasadzie wyczerpana po orzeczeniu Sądu Okręgowego w Toruniu, który to stwierdził, który to unieważnił w zasadzie swoim wyrokiem sprzedaż tych budynków poprzez złożoną apelację do sądu w Gdańsku, a później skierowane zapytanie do Sądu Najwyższego, to ta uchwała jak gdyby finalizuje rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane ze sprzedażą GTBS-u. Jest z nami, są dzisiaj też, co prawda nie wszyscy ranni na dzisiejszej konferencji dotarli, bo pracują, nie mogli, ale także jest z nami pan przewodniczący Stowarzyszenia Ruch dla Gruźniowca, pan Andrzej Wiśniewski, którego też serdecznie witam. Pozostali radni, no niestety, ale dzisiaj mają swoje obowiązki służbowe, nie mogli po prostu dotrzeć. Wracając do przedmiotu sprawy, do meritum. Znacie państwo doskonale cały proces, który towarzyszył sprzedaży tych bloków. To trwa już prawie ponad półtora roku. Jesienią będzie 2 lata. Oczywiście zaowocowało to w pierwszej fazie złożeniem skargi do Najwyższej Izby Kontroli. Jak państwo pamiętacie, była rozstrzygana także skarga na działalność pana prezydenta. W pierwszej fazie uznana przez komisję rewizyjną za zasadną, później znowu za niezasadną. Ten proces jak gdyby krążył tam i z powrotem. Finalnie oczywiście skarga została odrzucona przez Radę Miejską Gruźniowca. Aczkolwiek w naszej ocenie klubu Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu dla Gruźniowca, skarga była zawsze zasadna. Te działania, które zostały podjęte przez pana prezydenta i przez pana prezesa GTBS-u, były szkodliwe dla mieszkańców, były antyspołeczne. Z całą stanowczością zawsze to podkreślaliśmy. I miało to dla nas znaczenie. Tym bardziej cieszymy się dzisiaj z tej uchwały Sądu Najwyższego, która zadośćuczyniła mieszkańcom. Ona zadośćuczyniła mieszkańcom i mamy nadzieję, że ten proces będzie miał wektor zwrotny w swoim kierunku. Oczywiście to trochę potrwa. Będziemy na te konsekwencje czekali. Szef Toruńskiego Piszu, pan poseł Łukasz Dzwonikowski, jest specjalistą też, jeżeli chodzi o spółdzielczość, jest w komisji takiej, która się zajmuje zagadnieniami spółdzielczości, ale też i budownictwem, i mieszkalnictwem, dlatego jest też w pewnym sensie tu osobą wprost zainteresowaną. Dlatego na samym początku pozwolę sobie oddać panu posłowi, szefowi też Toruńskiego Piszu głos. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście główną materią moich zainteresowań i działalności w polskim parlamencie jest rzeczywiście mieszkalnictwo, głównie to spółdzielcze, ale ono nigdy nie może się nie wiązać zarówno z najmem, jak i z innymi formami mieszkalnictwa i prawem lokatorskim. I w związku z tym nic dziwnego, że nie mogę pozwolić sobie na nic innego, jak ocenić to, co mamy do czynienia w Gruźniowcu i z tym, co polski wymiar sprawiedliwości ocenił na decyzję władz miasta, prezydenta miasta Gruźniowca w stosunku do mienia, w stosunku do bloków, mieszkań i lokatorów. Otóż rzeczywiście w piątek świeżutka uchwała Sądu Najwyższego, która już była trzecią kończącą instancją ścieżki procesowej, którą wytoczyli gruźniowscy mieszkańcy TBS-u. I okazało się, że wszystkie te instancje potwierdzały, że władze miasta Gruźniowca, że prezydent Gruźniowca dopuszczali się czynności niedopuszczalnych zgodnie z polskim prawem. Niedopuszczalnych, bo nie ma prawa ta forma być w ten sposób sprzedawana, zbywana. I o tym mówili przedstawiciele opozycji, radni tutaj siedzący ze mną i ludzie mieszkający w TBS-ach już 2 lata temu, kiedy ten cały proceder miał miejsce i kiedy zapowiadano sprawę. Pan prezydent Malinowski z uporem godnej, naprawdę lepszej sprawy,
z wielką determinacją, wysiłkiem i potem dotknął kolanem tej transakcji, która za bezcen sprzedawała całe bloki, mimo że nie było to prawne. Ale proszę Państwa, nawet jeżeli by miał taki kruczek prawny i możliwość sprzedaży, to tak jak tutaj siedzący radni opozycyjni i ludzie dobrze życzący Grudziądzowi twierdzili, że to nie ma sensu, że to jest niecelowe i niegospodarne. To zarówno jest szkodliwe dla mieszkańców Grudziądza jako lokatorów, bo zabierało im możliwość pewności dachu nad głową kiedyś docelowo ich własności, ale to było również szkodliwe de facto dla miasta. Mimo że wydawałoby się, że jakieś pieniądze wpływają do kasy miasta. Okazuje się, że mając w zasobach miasta ten majątek, te nieruchomości, przy tej formie budownictwa można z różnych źródeł, głównie z Banku Gospodarstwa Krajowego, pozyskiwać dla miasta na cele mieszkaniowe znacznie większe pieniądze niż z tej sprzedaży. Jednorazowej sprzedaży dla prywatnych osób czy prywatnych podmiotów. A więc to jest wszechmiar szkodliwa działalność, a do tego jeszcze Sąd Najwyższy potwierdził, tak jak sąd apelacyjny wcześniej, jak sąd okręgowy, niedopuszczalna zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. I cieszę się, że profesorowie, którzy wydali to orzeczenie, którzy często współtworzą prawo w Polsce, bo to są również najwyższe autorytety prawne w tych dziedzinach spółdzielczej, lokatorskiej, mieszkalnictwa w kraju. To jest bardzo wąska grupa profesorów, która się tym zajmuje. Są często ekspertami właśnie polskiego parlamentu przy tworzeniu prawa, więc oni znają ducha i kierunek, czemu miały służyć takie formy budownictwa jak TBS. To miało być wspierane przez państwo budownictwo na najem. To nie miało być nigdy docelowo w prywatnych rękach, a szczególnie spekulantów, którzy całe bloki wykupywali po bardzo atrakcyjnych cenach, akurat, bo mieli szczęście, że liberałowie rządzą w tym czy innym mieście. Proszę Państwa, naprawdę można tylko znak zapytania robić, dlaczego pan prezydent Malinowski z uporem maniaka dążył do tej transakcji, nawet jak teraz będzie szukał kozła ofiarnego i wskazywał innych wrogów, to on ma odpowiedzialność polityczną, bo tylko jego decyzja mogła uruchomić taką sprzedaż lub ją zablokować. Więc on odpowiada za to. Można zadać pytanie, dlaczego coś, co jest szkodliwe dla mieszkańców, coś, co jest szkodliwe dla budżetu miasta Grudziądza, a korzystne tylko i wyłącznie dla kilku prywatnych ludzi, którzy tanio kupowali te mieszkania, tak brnął w tą akcję. Nie wiem, ale zawsze mi się ze słowem liberałowie wiąże słowo aferałowie i boję się, że niestety tutaj mamy do czynienia z podobną definicją tej formacji politycznej, która niestety męczy i szkodzi temu miastu. Dziękuję bardzo. Chciałbym też, może dodając do tego, co powiedział pan poseł, do całej tej nieracjonalności tych zachowań, dorzucić kilka uwag, które nasuwały mi się, kiedy występowałem w procesach jako tutaj rzecznik mieszkańców. Tak się złożyło, że musiałem do każdego bloku jakby jeździć do tego nieoddzielnie. Nie żałuję tego, ponieważ myślę, że miałem możliwość przedstawienia sądowi rzeczywistego tła tego wszystkiego, co się stało. Dzisiaj myślę, efekty tego będziemy widzieć. Natomiast proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że to, o czym mówi pan poseł, te decyzje, oprócz tego, że one były nieracjonalne z punktu widzenia interesów miasta i mieszkańców, one będą miały ciąg dalszy i niestety będą piekielnie drogo miasto kosztowało, ponieważ przez te dwa lata na skutek tego właśnie uporu i odrzucania argumentacji, że jest to niezgodne z prawem, to czego już w zasadzie, co do czego nie pozostawia już wątpliwości wyrok z 22 sierpnia 2013 roku, kiedy po raz pierwszy sąd orzekł, że było to działanie bezprawne, ponieważ dalej brnięto w te procedury, więc one będą miały bardzo poważne konsekwencje natury finansowej, ponieważ trzeba będzie unieważnienie aktów notarialnych, a tym się skończy ta sprawa, tak jak skończył się ten pierwszy wyrok, teraz to będzie lawina po prostu kolejnych wyroków, które w tej kwestii zapadną. Otóż będzie to miasto bardzo drogo kosztowało z tytułu różnego rodzaju działań natury odszkodowawczej, prawda, które trzeba będzie wypłacić tym, którzy w tym całym procederze uczestniczyli w roli najemców. To jest bardzo poważny problem. I jakkolwiek mamy nadzieję i sądzimy, że będzie to problem być może bardziej przyszłej władzy
niż obecnej. Jesteśmy gotowi, czy mamy przygotowane pewne konsekwencje, pewne pomysły na to, jak ten problem będziemy rozwiązywali po najbliższych wyborach. Natomiast myślę, że powinniśmy się też zastanowić nad tym, aby może po raz pierwszy tego typu działalność nie była działalnością kompletnie bezkarną dla tych, którzy czegoś takiego się dopuszczają. Myślę, że w tej akurat sprawie i mieszkańcy, i my, którzy od wielu miesięcy w tym uczestniczymy, i nasz prawnik, który tę sprawę prowadzi, Kurkiewicz, doskonale wiemy, ile w tym wszystkim było świadomej złej woli. I myślę, że ogromnym zadaniem dla nas wszystkich będzie, aby może ta sprawa nie została zamieciona pod dywan jako błąd, za który nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ponieważ uważam, że koszty tego uporu i tych błędów tu popełnionych w konsekwencji będą szły gdzieś w dziesiątki, setki tysięcy, jeśli nie w miliony złotych. No czas, żeby ktoś wreszcie za to odpowiedział i myślę, że takiego materiału, który przed sądem pozwoli udowodnić, że nie były to błędy, tylko świadoma działalność i brnięcie w rozwiązania sprzeczne z prawem, tym razem mam nadzieję, że będzie to możliwe. I może jedna uwaga. Sąd okręgowy w Toruniu, który rozpatruje te sprawy, w zasadzie na każdej rozprawie pyta mnie o to samo. To znaczy pyta mnie o motywy, które kierowały miastem przed wielu laty, kiedy miasto podnosiło jakby kapitały TBS-u, wnosząc aporty. Podkreślałem tam, że było to związane z ówczesną zmianą prawa, która praktycznie przywileje dla TBS-ów utrzymywało tylko dla TBS-ów, które mogły się wylegitymować odpowiednio wysokim poziomem kapitału, czyli generalnie dla dużych TBS-ów. I aby grudziącki TBS mógł spełniać te wymogi, aby mógł skorzystać z preferencyjnych zasad kredytowania, aby mógł dokończyć inwestycje przy ulicy Chełmińskiej i rozpocząć nowe inwestycje na nowym targnie, no konieczne było, żeby w ogóle uratować ten TBS, trzeba by było dokapitalizować, aby mógł te kryteria spełniać. To się stało i dzisiaj oczywiście od wielu lat tych wymogów, znaczy już jakby tej potrzeby nie ma, ponieważ TBS, który wybudował budynki na Chełmińskiej, który wybudował budynki w Wielkim Tarnie, który prowadzi inwestycje na Waryńskiego, dysponuje wystarczającym już kapitałem, to jest teraz już sam w sobie ogromny TBS. W związku z tym myślę, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wykonując te wyroki, które będą, czyli po unieważnieniu aktów notarialnych, będzie, aby te budynki wróciły stały się ponownie własnością MPGR-u, który dysponuje całością majątku komunalnego i aby mieszkańcy tych budynków mogli na zasadach ciągle obowiązującej ustawy otrzymać propozycję nabycia ich na takich warunkach i według takich zasad, jakie obowiązują dla innych mieszkań i w zasobach miejskiego MPGR-u po prostu, czyli z odpowiednią bonifikatą i tak dalej. I tak jak powiedziałem, po wyczyszczeniu tej sprawy, po jej wyprostowaniu, po odwróceniu i naprawieniu wszystkich błędów, które zostały w tej sprawie podniesione, po wyborach, jeżeli to my będziemy za to odpowiadali, jesteśmy zdecydowani, aby tę sprawę w tym kierunku poprowadzić. Jesteśmy po dziesiątkach, jeśli nie setkach rozmów z mieszkańcami w trakcie tych wielu miesięcy, kiedy towarzyszymy im w tej sprawie i wiem, że jest to ta opcja, czy ten kierunek, który przez mieszkańców tych zasobów jest akceptowany i oczekiwany. Jeżeli to będzie zależało od nas, to mogę zdeklarować, że i w naszym programie wyborczym, i w naszym działaniu po wyborach będziemy do takiego rozwiązania tej sprawy
dążyli. Ja tylko dopowiem jeszcze i bardzo się cieszę, że w tej całej ścieżce prawnej, która była realizowana, Sąd Apelacyjny w Gdańsku już w swoim stanowisku zważył, co następuje. On w zasadzie odniósł się już do tej sprawy bardzo zdecydowanie. Napisał, że zadaniem towarzystw budownictwa społecznego także w formie spółek z o.o. nie jest zbywanie mieszkań, budynków mieszkalnych. Nie taki był cel powołania towarzystw, gdyż w przeciwnym razie nie byłoby potrzeby tworzenia wyodrębnionych podmiotów, których przedmiot działalności został wyraźnie zawężony. Czyli już Sąd Apelacyjny w Gdańsku jak gdyby nie miał wątpliwości, ale chcąc wyczerpać tą ścieżkę prawną do końca, zwrócił się z takim zapytaniem do Sądu Najwyższego. Szanowni Państwo, chciałem jeszcze zwrócić mocną uwagę na tą drugą kwestię, którą poruszył to Pan Prezydent Wiśniewski. Otóż jest jeszcze inny, właśnie bardzo szkodliwy proceder w mieście Grudziądz pod rządami Platformy Pana Prezydenta Malinowskiego, a mianowicie wyprzedaż, marnotrawienie majątku w postaci tych mieszkań komunalnych. Tu co prawda nie ma wprost łamania prawa, jak w przypadku TBS-u, gdzie po prostu ustawa zabraniała, w ogóle nie pozwalała nigdy prywatyzować tych mieszkań. Komunalne jest odbierane w sensie prawnym, że to jest prywatne miasto i miasto może robić z tym, co chce. Może zburzyć, wyrzucić, rozdać i tak dalej. Ale to nie znaczy, że to nie jest szkodliwe dla mieszkańców Grudziądza i dla miasta. Bo to można porównać coś takiego, jak ojciec rodziny po miesiącu pracy odebrał pensję i w drodze do domu, co prawda prawo mu nie zabrania rozrzucać tych pieniędzy po chodniku i robić z tym, co chce, tylko jak on może spojrzeć potem dzieciom i żonie w twarz, tak? To tak samo pan prezydent Malinowski doprowadza, sprzedając mieszkania komunalne, majątek miasta, nie lokatorom, którzy tam mieszkają, tylko osobom trzecim. I to jeszcze za śmiesznie niskie pieniądze w porównaniu z tym, co mamy na rynku. I jeszcze zobowiązując się, że miasto zapłaci za wyprowadzenie lokatorów. Proszę Państwa, to jest po prostu grabież tego miasta. Takich rzeczy się nie robi. Co innego, propozycja rzeczywiście prywatyzacji poprzez bonifikaty dla lokatorów już tam mieszkających, mieszkań komunalnych. To jest pozytywne działanie i rzeczywiście odbierane w wielu samorządach realizowane. Ponieważ ono pozwala po pierwsze zachować dach nad głową dla mieszkańców danego miasta, dla mieszkańców danego mieszkania. Dwa, pozwala często zejść kosztów, bo wtedy prywatna osoba znajduje środki, żeby i ma motywację, żeby swoje prywatne mieszkanie remontować, a nie patrzy, aż miasto mu to zrobi. I czasem korzysta na tym miasto poprzez to, że pięknieje i poprawia się tkanka mieszkaniowa w mieście. Ale nie sprzedaż za zaniżone pieniądze osobom trzecim, zostawiając wszystkie problemy społeczne tych ludzi na koszt miasta. Proszę Państwa, to jest niedopuszczalne. Mimo, że tutaj odpowiedzialności karnej nie ma dla pana Malinowskiego, ale odpowiedzialność przed wyborcami powinna być kategoryczna, bo miasto nie udźwignie. To miasto nie stać na tego typu marnotrawienie majątku. Zresztą zaraz się skończy. Ale może ci panowie już nie myślą o tym, co się stanie po nich może być i potop. Natomiast my jako ludzie, którzy mamy w trosce to miasto i jego przyszłość, no nie możemy na to patrzeć bezczynnie. To jest rzeczywiście druga ważna kwestia i druga wielka szkoda, która ta władza robi na tkance majątkowej tego miasta. To chcę podać jako uzupełnienie przykłady, których znamy bardzo dużo. Budynków komunalnych, dużych dwupiętrowych kamienic z 8 dużymi mieszkaniami, które są sprzedawane za kwoty rzędu przy dzisiejszej właśnie ogromnej dekoniunkturze na rynku nieruchomości za 240 czy 260 tysięcy ze zobowiązaniem miasta do wyprowadzenia tych 8 rodzin. Przecież to jest jak oddanie tego budynku za darmo. Przecież no, nikt rozsądny i nikt normalny, kto byłby właścicielem takiej kamienicy, no czegoś podobnego by zrobić nie mógł, bo wyobraźcie sobie, że co on kupuje, czy znajduje gdzieś 8 mieszkań, wyprowadza tam ludzi, a następnie sprzedaje te kamienice za śmieszne pieniądze. Natomiast tego typu proceder jest powtarzany. I na koniec może już, bo od jakiegoś czasu prowadzimy regularne, dwa razy w tygodniu regularne dyżury w biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości. I muszę Państwu powiedzieć, że w zasadzie 80, jeśli nie 90% problemów to jest właśnie, to są problemy dotyczące tego, co się wyprawia na grudziąckim rynku nieruchomości.
gdzie przystępuje się do remontów kamienic, co można by uznać za słuszne. Natomiast podejrzane jest to, że wyprowadza się z tych kamienic ludzi, od razu pozbawiając ich prawa powrotu do nich. Przecież to aż się prosi, że robi się ten remont po to, żeby następnie tę kamienicę sprzedać. To może spróbować zrobić to jednak inaczej. Jeżeli jest to kamienica wymagająca gruntownego remontu, to może warto się zastanowić, czy jej nie sprzedać i uzyskać za nią dobrą cenę, no ale niechże nabywca wykona ten remont, prawda? Bo potem może się okazać, że wyprowadziliśmy ludzi, daliśmy mieszkania, wyremontowaliśmy kamienicę i następnie sprzedaliśmy ją za połowę ceny i powiemy, że no więcej dzisiaj na rynku przy takiej dekoniunkturze dostać nie można. Przecież to jest proceder, który nie tylko w Grudziądzu. Ten proceder, mam wrażenie, dzieje się w wielu polskich miastach rządzonych przez Platformę Obywatelską. Czy w Grudziądzu był już taki przypadek, że wyremontowana kamienica sprzedano? Chyba nie jeszcze. Myślę, że nie. Natomiast... Tak, przepraszam najmocniej, ale na ulicy Libeta wyremontowano dach. Budynku przeszłorodzinnego wyremontowano cieki wodne, czyli rury spadowe. Kosztowało to według władz, co podano na Radzie, na sesji Rady Miejskiej, 60 kilka tysięcy złotych. A budynek sześciorodzinny sprzedano za 240. Proszę Pani, więc nie ma co się zastanawiać, że nie jest tak robione. W budynku, który został sprzedany, gdzie jeszcze mieszkam, została wyremontowana króciutko przed sprzedażą klatka schodowa. Klatka schodowa nie była remontowana 47 lat. Nagle w 2012 roku jesienią klatka została wyremontowana kosztem około 15 tysięcy złotych, nie wiem, 10, 15, w przybliżeniu tak oceniam. I budynek został sprzedany, więc jest tak. Znaczy ja z dużą ostrożnością o tym mówię, natomiast przypadek chociażby budynku na ulicy Tysiąclecia 71, który został ocieplony, gdzie wymieniono w ciągu ostatnich 2 lat okna, po czym nieoczekiwanie budynek został przeznaczony do zbycia, 2-piętrowy, 8 rodzin, 8 rodzin zostało wyprowadzone, budynek został sprzedany za 240 czy 260 tysięcy. No uważam, że to jest, gdyby nawet tam nic nie zrobiono, to i tak, no przecież te 8 mieszkań, które dano tym ludziom, tym rodzinom, one musiały ileś kosztować, no to gdybyśmy je od wartości tego domu odjęli, no to się okazuje, że ten dom został oddany praktycznie za darmo. A 2 lata temu dokonane ocieplenie budynku, wymiana niektórych okien przynajmniej, bo nie wiem czy w całości, no to też nie jest działanie normalnego właściciela, który wie co ma, ceni sobie ten majątek, no i nie pozwala na to, żeby go rozkradano. Takich przypadków najprawdopodobniej jest więcej, i ten, o którym ja mówię, i ten, o którym mówi tutaj pan. Przecież, szanowni państwo, ja tylko pragnę jeszcze przypomnieć, ile walki zostało stoczonej w komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna, w której my jako opozycja byliśmy jeszcze w składzie, bardzo dokładnie i rzetelnie analizowaliśmy wszystkie dokumenty, prosząc osoby, które skarżyły prezydenta na sprzedaż, na całą tą procedurę. I proszę pamiętać o tym, że wtedy komisja rewizyjna uznała skargę na działalność prezydenta dokładnie w tej sprawie za zasadną. I pragnę przypomnieć Państwu jeszcze jedną rzecz, że wtedy zarzucano nam, że jest to działanie polityczne, że tak naprawdę my uprawiamy politykę. Dzisiaj, po tym co się stało, kiedy Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odchodzi, kiedy przestał być Przewodniczącym, sam informuje o tym, że polityka była uprawiana tak, ale przez Radnych Platformy Obywatelskiej, którzy całkowicie byli podporządkowani, są podporządkowani prezydentowi i wykonują jego tylko i wyłącznie polecenia w tej kwestii. A więc wtedy dla nas to nie była żadna polityka, a stanęliśmy po stronie tych ludzi, którzy zostali skrzywdzeni i my bardzo dokładnie, merytorycznie się temu przyglądaliśmy, analizowaliśmy i spotykaliśmy się na
serii spotkań. Skarga została oczywiście przez komisję rewizyjną, powtarzam, uznana za zasadną, natomiast radni Platformy tą skargę odrzucili. A więc dzisiaj mamy tą satysfakcję po tym wyroku, że stanęliśmy po właściwej stronie i tak naprawdę nie była to żadna polityka, ale konkretne działanie, konkretna kontrola, jaka powinna być w tym mieście prowadzona przez komisję rewizyjną. I dzisiaj to, co się stało z komisją rewizyjną, tylko świadczy o tym, że jest to ciało instrumentalnie traktowane przez prezydenta IPO. Sławek, jeżeli można, ja myślę, że musimy powoli protestować przeciwko temu idiotyzmowi, który wprowadziła Platforma Obywatelska ileś lat, twierdząc, że uprawianie polityki jest czymś wstydliwym. To, że polityka w wykonaniu Platformy Obywatelskiej to jest coś, czego trzeba się wstydzić, no to jest problem Platformy. Robią coś, czego się powinni wstydzić, to niech się wstydzą. Natomiast, proszę Państwa, polityka to jest z definicji, założenia, działalność na rzecz dobra wspólnego. I dlatego Klub Prawa i Sprawiedliwości i PiS-u i radni tego klubu, jeżeli w komisji rewizyjnej stają czy bronią interesu obywateli, to uprawiają politykę w najlepszym tego słowa znaczeniu. Uprawiają politykę, której wstydzić się nie należy. I musimy temu słowu też w porządkach Platformy Obywatelskiej przywrócić normalne i prawdziwe znaczenie. Za swoją politykę niech Platforma Obywatelska się wstydzi, bo widocznie robią coś, czego wstydzić się należy. Ja tylko dopowiem, że raczej chyba chodziło im o to, że nasza praca komisji rewizyjnej nie jest merytoryczna, czemu zaprzeczam, Krzysztof jest tego świadkiem, był członkiem komisji rewizyjnej. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, były przewodniczący mówi o tym, że pewne dokumenty, które powinny być umieszczone na przykład przy sprawozdaniu w sprawie wykonania budżetu przez prezydenta miasta Grudziądza, pewne dokumenty są, a pewnych niewygodnych po prostu nie ma. Można jeszcze podkreślić tak historycznie, ponieważ proceder sprzedaży nie tylko przyniesie ze sobą konsekwencje, które będzie musiało zrealizować, konsekwencje finansowe, które będzie musiało zrealizować miasto w trybie spłat, odszkodowań i tak dalej, ale w przebiegu tej sprzedaży no niestety najbardziej to odczuli mieszkańcy. Mieszkańcy odczuli to, powiem wprost, kolokwialnie, na własnej skórze. Nie myślę tutaj tylko o zawyżonych czynszach, które zostały prawie że niemalże do poziomu 1000 zł, na poziomie 1000 zł się określiły, ale także myślę o konsekwencjach takich, że spora część mieszkańców musiała opuścić to lokal, wyprowadziła się do innych lokali, czasami bardzo pogorszyła swoje warunki bytowe, warunki mieszkaniowe. Trzy osoby bodajże w trakcie zmarły. Trudno powiedzieć, jak bardzo przyczyniła się ta cała sytuacja do ich stanu zdrowia, do ich emocji, które niestety, ale przez ten czas no, były mocno nadwyrężone. Ja korzystając z panu Wiśniewskiemu, Andrzeju Wiśniewskiemu, za udzielenie upoważnienia do reprezentowania udzielonego przez Ruch dla Grudziądza naszej pani prawniczce, pani Kasi Kurkiewicz. I również w imieniu mieszkańców dziękuję panu Andrzejowi Wiśniewskiemu za wyjaśnienie bardzo merytoryczne przed sądem spraw związanych z historią aportu, które to bardzo mocno.